Często moje pacjentki pytają o prawidłową higienę pochwy. I to jest pytanie, na które odpowiedź jest prosta, ale odpowiedzi w mediach, wśród lekarzy, pacjentów, tak zwanych ekspertów jest mnóstwo. Jest tutaj mnóstwo szumu, mnóstwo niedopowiedzeń i tak naprawdę bardzo wiele kłamstwa zwykłego. Prawidłowa higiena pochwy zdrowej kobiety polega na tym, żeby się podmywać wodą z mydłem i innym środkiem myjącym powierzchownie i w zasadzie to wszystko. Tak bardziej szczegółowo absolutnie nie powinno mieć miejsca żadne płukanie pochwy, irygacje, mówimy oczywiście o pacjentkach zdrowych. Natomiast wszystkie środki takie reklamowane z lakcydem, z paczkami kwasu mlekowego, z różnymi poprawiaczami chemicznymi są jedną wielką bzdurą. Wiem, że jest to totalnie w poprzek tego, co się reklamuje, no ale tak jest. Większość pań, które mają babcie lub mamy, zupełnie inne pokolenia, to pokolenie w ogóle nie używało niczego. Nie było całego mnóstwa preparatów, które drenują wasze kieszenie, a tak naprawdę działają niekorzystnie na higienę pochwy.